Cześć wszystkim, jestem Szabu, a to jest materiał, który rozpocznie całkiem nową serię na moim kanale. Jednak do tej pory nie miałem pomysłu, jakim anime by tę serię rozpocząć. Ale nadeszło Akame ga Kill i pomyślałem sobie, że fajnie byłoby się na temat jego skończenia wypowiedzieć. Co do Akame, to myślę, że nagram osobny filmik na temat tej serii. Zobaczymy, jak to będzie. Natomiast co do tego skończenia. Przez większość czasu swego trwania Akame mi się podobało. Tak oceniałem mniej więcej 7 na 10, więc całkiem wysoka ocena w moich oczach. I było sobie ok, ale niestety ja jako osoba, która czyta mangę, dodatkowo mi się ta manga podoba, bo jest naprawdę spoko i myślę, że godna polecenia, jest naprawdę w porządku, w przeciwieństwie do tego, co nam ukazano w anime, to ja jako taka osoba byłem bardzo zniesmaczony i nawet rozczarowany tym, jak twórcy pociągnęli wątki w końcowym etapie tego anime. Jak wiemy, znaczy może nie wiecie, ale ja wiem, cała ta sprawa z Borikiem była filerem w Akame. W tym sensie, że chodzi mi o jej przebieg, bo w mandze również była, tylko że różniła się tym w mandze, że Borika wcale nie zabił Labok, jak wiemy w anime, tylko Akame. I cała ta sprawa z Borikiem wyglądała identycznie do walki pomiędzy SDF a Susano oraz Budo z Main. Czyli ta akcja na stadionie przy egzekucji Tatsumiego to był mniej więcej tak samo wyglądała podczas tej akcji z Borikiem w mandze. I muszę powiedzieć, że niestety, ale według mnie to było złe rozwiązanie, ponieważ w mandze to wszystko było lepiej uporządkowane, była lepsza chronologia, a tutaj to niestety Borik wyszedł na kogoś, kto się nie słuchał, mimo że był straszliwym tchórzem, a mimo to nie trząsił SDF. Bez sens. Kolejną rzeczą jest to, że Labok zginął zupełnie inaczej w mandze niż w anime. W anime to było tak, że on zginął walcząc z synem premiera, natomiast w mandze zginął straszliwie, straszliwie głupio. Wyszedł na naiwniaka w mandze i szczerze mówiąc wcale mi go nie było żal. Mimo że Laboka lubiłem do pewnego momentu, właśnie do momentu jego śmierci w mandze. Natomiast w anime zginął o wiele lepiej i według mnie ta śmierć była o wiele bardziej sensowna w anime niż w mandze. Więc w mandze bez sens, w anime lepiej wyglądało. Kolejna rzecz. Śmierć Susano. To już mówiłem o tym. Według mnie w mandze zginął lepiej. Było to bardziej uporządkowane. Jeżeli chodzi o rzecz czwartą, czyli śmierć Main. Main zginęła z ręki jednej z najsilniejszych osób w państwie, czyli Budo. I szczerze mówiąc, w anime wyglądało to tragicznie. Dlaczego? Ponieważ Budo, Cox, badass, esencja siły, naprawdę potężny człowiek, potężny wojownik, a dziewczynka taka z kuckami, z różnymi kuckami, kupkunała. Gdyby to widzieli żołnierze, a chyba widzieli, nie pamiętam już dokładnie, to naprawdę ich morale by straszliwie spadły, więc Main, taka mała dziewczynka, sobie radzi z Budo. Ja nie neguję siły Main, ale chodzi mi o to, że był to bezsens, jeśli chodzi o walkę Main z Budo, dlatego, że Main mierzyła się wcześniej z serią Ubiquitous, czy jak się nazywała. I serią była zwykłym pionkiem w przeciwieństwie do Budo. Była zwykłym pionkiem i Main miała więcej z nią problemów. Już dobra, wiem, że ta walka wyglądała inaczej i Main nie mierzyła się tylko z serią, ale także z jej Teigu. Ale mimo wszystko wyglądało to marnie, ponieważ Budo, Cox, Xeriu, pionek i miała więcej problemów z pionkiem niż z generałem. Powiem wam tak, że w mandze ta sprawa, walka pomiędzy Main a Budo wygląda znacznie lepiej i jest o wiele bardziej logiczna i lepiej przemyślana. Dlaczego? Ponieważ z Budo w mandze mierzył się nie tylko Main, ale także Tatsumi, Leone, Akame, czyli czwórka przeciwko jednemu generałowi. Tak jest bardzo potężny. Także w anime jego postać, jego siła i w ogóle to całe nasze wyobrażenie i postrzeganie go jako Coxa zostało zmarnowane i było bardzo, ale to bardzo słabe moim zdaniem.
Jeżeli chodzi o pojedynek Akame z Kurome, to było do przewidzenia, że do tego pojedynku dojdzie. Skoro twórcy chcieli już rozwiązać wszystko w filerach, to wiadomo, że to wszystko, co zmierzało do tej walki, wszystkie te wydarzenia, zostało ukazane. I niestety, może się niektórzy ze mną nie zgodzą, myślę, że tak będzie, ale walka Akame z Kurome, moim zdaniem, w anime była słaba. Żadnych emocji we mnie nie wzbudziła, nie była, może efektowna była, bo pojawił się taki ten wielki stwór, ale mimo wszystko nie byłem z niej zadowolony, ponieważ nie wzbudziła we mnie żadnych emocji. I dodatkowo, jeżeli chodzi o walkę Akame z Kurome, to pojawił się motyw, że rzekomo Wave był zakochany w Kurome. I powiem wam, że w mandze ten ich związek, ta ich relacja się rozwija i szczerze mówiąc im kibicuję, bo naprawdę tworzą fajny związek. Mimo, że nie są oficjalnie w związku, ale ich relacje są naprawdę fajnie ukazane. Więc ja jestem jak najbardziej na plus, jeżeli chodzi o ten wątek. Jeżeli chodzi o śmierć Tatsumiego i przyszłość Rana, to ja śmierć Tatsumiego się zupełnie nie spodziewałem, ale była dobra z tego względu, że pokazała, że dla żadnej postaci w tym anime nie ma immunitetu, czyli okrutne anime nie ma zmiłuj. Jeżeli chodzi o przyszłość Rana, to Ran powiedział, że był nauczycielem dzieci i że miał wielką traumę i był bardzo przybity, dlatego że te dzieci zabili bandyci. Te dzieci zabili bandyci. Powiem wam, że zgadza się tylko jeden człon tego stwierdzenia. Faktycznie, Ran był nauczycielem dzieci. Natomiast nie zgadza się to, że zostały one zabite przez bandytów. W pewnym sensie, ponieważ twórcy postanowili wyciąć naprawdę ogromny wątek z mangi. Spotkałem się ze stwierdzeniem, że czemu osoby czytające mangę narzekały na to, co się stało w anime. Z prostego względu, mimo że faktycznie ktoś tam mówił, że stwarza to możliwość nieprzewidywalności, że anime staje się nie do odgadnięcia, że coś się stanie, jak będzie zakończenie. Owszem, po części może być to prawda, tyle że wiele osób, w tym i ja, czekało na wątki ukazane w mandze, bo był jeden świetny, długi wątek, on nadal trwa w mandze. Natomiast w anime go nie ukazano. Jestem tym bardzo rozczarowany i bardzo zawiedziony, gdyż w moich oczach był naprawdę wart ukazania i dodatkowo był bardzo okrutny, ponieważ to taki mały mini spoilerek. Wave w mandze jest bardzo zdruzgotany tym, co się dzieje w państwie. Natomiast w anime to się dzieje pod koniec. A tutaj cała ta jego niechęć do królestwa, do tej całej stolicy narasta. I szczerze mówiąc się lekko podłamuje tym, co się dzieje w tej stolicy. Zauważa coraz więcej rzeczy i bardzo szkoda, że to jego nastawienie nie zostało ukazane w anime. Więc bardzo na tym boleję. Co do tej walki z tym wielkim robotem, ja go nazywam Megazordem, to niestety, ale była moim zdaniem słaba, z tego względu, iż sądzę, że twórców było stać coś lepszego i wymyślenie najsilniejszego Teigu w postaci tego robota, niby legendarne Teigu, to niestety ten pomysł był moim zdaniem bez polotu i sądzę, że twórców było stać na coś lepszego. Jeżeli chodzi o finałową walkę Akame z SDF, to mi się ona podobała jako nieliczna rzecz z tych wszystkich. Dlaczego? Ponieważ była efektowna i Akame użyła swojej ukrytej umiejętności. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy tą umiejętność Akame występuje w mandze, ponieważ to są filery, więc nie wiadomo, czy twórcy stworzyli sobie tę umiejętność na potrzeby anime, na potrzeby zakończenia, aby Akame poradziła sobie z SDF, ponieważ wiemy, jaką ona siłą dysponowała. I szczerze mówiąc, wygląd Akame w tym jej trybie berserka, no wiadomo, w tym takim trybie ghula, czy ghula, był naprawdę świetny. Ten wygląd naprawdę nie miał żadnych zastrzeżeń i była dynamiczna ta walka, więc i naprawdę piękne zwieńczenie, ponieważ SDF połączyła się z Tatsumim, z jej ukochanym, więc piękna sprawa. I oprócz tego, że Akame wyglądała świetnie, to mogła zniszczyć kartę atutową SDF, więc szacun dla Akame. I rzecz ostatnia, czyli śmierć Leone. Szczerze mówiąc, ta śmierć była przewidywalna, z tego względu, że skoro twórcy postanowili iść za ciosem i uśmiercić wszystkich bohaterów, oprócz Akame, to było to do przewidzenia, że Leone także zginie. Szkoda, bo fajna postać, podobała mi się. Niestety, tak się stało. Rzecz ostatnia, czyli śmierć bohaterów w mandze, a śmierć bohaterów w anime. Powiem wam tak, krótko. W mandze nie zginęli ani Tatsumi, ani Leone, ani Mine, ani Kurome,
ani SDF. Oni cały czas żyją i mają się bardzo dobrze. Więc ci, którzy opakiwali ich śmierć, powiem wam tak. Przerzućcie się na mangę i zobaczycie, że nie ma na czym płakać. Oni cały czas żyją. Na zakończenie powiem wam tak. Wiadomo, było anime jakie było, ale niestety filery go dobiły. Taka jest niestety prawda. I szczerze mówiąc polecam wam bardzo serdecznie mangę, ponieważ jest o wiele lepsza i o wiele bardziej logiczna. Okej, także tyle. Mam nadzieję, że mój film wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę. Mile widziana. Dzięki za oglądanie. Na razie.